Witam Michuman. Dzisiaj będziemy budować reaktor CO2 z sody i kwasu cytrynowego. Pomysł zaczerpnąłem z filmiku, który widzicie tutaj w tle. Co nam będą potrzebne? Jakieś dwie butelki. Jedna butelka będzie z sodą, druga z kwaskiem. Generalnie chodzi o to, żeby wytworzyć w tych butelkach ciśnienie około 2 atmosfer. I wężyki z dołu na dół drugiej butelki. Tutaj wężyk do akwarium. Jeżeli w tej butelce zmniejszy się ciśnienie, gaz uleci, to pod wpływem tego ciśnienia zostanie wypchnięty kwasek do sody. Zostanie wytworzone z powrotem ciśnienie. Nadmiar kwasku wróci z powrotem do tej butelki. A za pomocą takiego zaworka, co to jest, postaram się wyregulować ciśnienie dopływające do strzykawki i kostki lipowej. Robiłem sobie na szybko, na poczekaniu. Jeśli potrzebny będzie nam jeszcze zwykły trójnik. Wężyk akwarystyczny mam akurat 3 metry. Ostry nóż i kombinek do przeciągania wężyków. Oczywiście 200 gram kwasku i 200 gram sody oczyszczonej. No, to zaczynamy. Teraz jak to działa? Tym wężykiem kwasek wędruje do butelki z sodą. Tworzy się ciśnienie. Gaz przez trójnik wypycha z powrotem kwasek do butelki z kwaskiem. I tam się wytwarza ciśnienie. Najważniejsze, żeby tutaj w butelce z kwaskiem wytworzyć tylko 2 atmosfery. Wtedy będzie spokojnie wypychał kwasek tyle, ile potrzebuje do sody. A tym wężykiem dalej przez ten zaworek będę regulował przepływ gazu. Mam nadzieję, że wytrzyma. Ustawiając to mniej więcej 1 bąbelek na sekundę, czy tyle, ile będę potrzebował. A na końcu kostką do akwarium. Dobra, zaczynamy. Pora to odpalić. Butelka z kwaskiem, 400 ml wody, 200 g kwasku, soda, 200 g sody i 200 ml wody. I teraz to odpalamy. No tutaj jeszcze zamontowałem sobie kostkę lipową. Także tutaj to będzie działać. Tutaj jest bimbrownia. Ma kilka dni, także to co teraz zaczynam, to jest testowy. I tak, najpierw ściskamy, aż tutaj widać, że kwasek doleci do sody. O. Zrobiło się ciśnienie. I tutaj wypchnęło z powrotem. Sodę bardzo ciężko z wodą wymieszać. Wygląda, się robi taki osad. Trochę trzęsę, ale to nic. Odejdź, Zuziu. Sejdź, bo spadniesz, tak? Proszę cię. Dobra. I takim sposobem to odpalę, jak już odpalę dalej. Pokażę co i jak.